Hej, hej. Słychać mnie? Dajcie znać, czy mnie słychać. Hej, hej. Dobra, to super. To co, czekamy? Czekamy na ludziów. Dziękuję za zaproszenie, Polish Fighters. O, cześć trenerze Bambi. Ojejku, polityka. Nie lubię polityki i zagłosuję na tego kandydata, który będzie miał najmniejsze szanse. O, cześć Kozi. Widzę, że tu będą sami moi znajomi. Czarlson Oleksiejczuk. Dzień dobry, dzień dobry. Gratuluję wygranej na Gromdzie. Co u mnie słychać? Wszystko w porządku, żyje się. Co dla mnie oznacza moment wyjścia do klatki. To są moje 2 minuty i raczej już pełna koncentracja wtedy. Ile masz w łapie? Nie wiem, wariacie, nie mierzyłam. A ty? Gamrot, parkę 3. No liczę na Polaka. Liczę na Polaka. Czy chciałabym pójść drogą Asi Jędrzejczyk i Karoliny Kowalkiewicz? Jakby nigdy nie myślałam, że będę w stanie dostać się do UFC, nie wiem. Także raczej robiłam swoje i obserwowałam, gdzie mnie to doprowadzi. O, cześć Giorgiu. Kiedy planuję wrócić do klatki? Fajnie byłoby wrócić, nie wiem, gdzieś na jesień prawdopodobnie. Myślę, że to byłby taki optymalny czas dla mnie. Teraz przez wiadomo jakiego wirusa średnio mogłam trenować. Więc dopiero powoli wracam, zaczynam się ruszać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze w lipcu czekają mnie takie dosyć obszerne, poważne badania, więc zobaczymy też jak wyniki i będę podejmować decyzję gdzieś tak w sierpniu. Czy wybór utworu Gry Huty nie dokazuj był jakąś aluzją do Karoliny? Trochę tak, trochę nie, nie wiem. Tak, nie lubię się trzymać jednego utworu.
Często zmieniam. Kto wygra ewentualną walkę Karolina Owczarz z Justyną Chabą? Zbyszek Karmowski, kocie. Chyba nie będę tu ukrywać, że będę stawiać na Justynę i mam nadzieję, że sobie poradzi. Jak trenowałam w czasach kwarantanny, no kupiliśmy sobie z moim chłopakiem 4 metry kwadratowe maty i coś tam się kulaliśmy, jakieś treningi takie wytrzymałościowe w warunkach domowych wjeżdżały, takie bardziej funkcjonalne z ciężarem własnego ciała, oprócz tego jakieś tam bieganie, ale to wszystko takie, no nie za bardzo, jednak trening na macie i w grupie to jest to. Oglądałam Fen, ale strasznie mi cięło, nie mieliśmy zasięgu w górach. Jak pokonać zmęczenie i niechęć do treningów? Obecnie sama się z tym zmagam, jak już to przerobię, to dam ci znać. Ile walk mam w kontrakcie? A tego chyba nie mogę zdradzić. Kontrakt mam wielowalkowy i jeszcze się nie skończył. Co sądzę o zawodnikach jak Waso? To zależy od zawodnika. Jedni wolą mieć pełny okres przygotowawczy, inni są cały czas w treningu i biorą sobie walki jak leci. I u każdego sprawdza się inny system. Tak na dobrą sprawę, wziąć walkę z pełnym okresem przygotowawczym to też nie jest, też nie zawsze się sprawdza, bo nie wiem, w ciągu 3-4 miesięcy czas przygotowań też można dostać kontuzji. Także nigdy nie ma idealnych przygotowań. Co byś robiła w życiu, gdyby nie MMA? Pewnie bym siedziała pod blokiem i piła piwko, bo tak było zanim trenowałam i paliłabym pewnie papieroski. Teraz średnio trenuję i podjęłam pracę na etacie, także pracuję sobie w branży e-commerce i podejrzewam, że to będę robić. Czy KSW odezwało się do ciebie dopiero po tym, jak Karolina chciała tej walki? Nie, ta walka już była dużo wcześniej na tapecie. W zasadzie po mojej pierwszej zawodowej walce już gdzieś tam były informacje, że taka walka będzie na horyzoncie. O Czosinku Królu nigdy nie widziałam Magdaleny Loski, nie miałam, w sensie nie widziałam jej podczas treningu, nie miałam okazji z nią trenować i nie widuję jej w WC, gdyż od pół roku nie padam tam na treningi zawodnicze ze względu na to, że pracuję. Także nie wiem. Wierzę, że sobie poradzi. Marek Grawczak. 8 sierpnia. Nie, dostałam propozycję na ten termin, ale to zdecydowanie nie jest czas dla mnie. Paweł Grzybacz, czy jest jakaś zawodniczka MMA z Polski o walce, z którą marzysz? Nie, nie mam żadnych typów. Jarek Kaźmierczak, cześć Jarku. O, pamiętam cię z Gliwic, pozdrawiam. Ile stoczyłam walk amatorskich? To nie wiem, około 40. Zawodowych 4.
To jest moim ulubionym zawodnikiem lub zawodniczką w MMA. No zawodniczką zawsze powtarzałam, że Asia Jędrzejczyk. Bardzo mi imponuje droga, którą przeszła. No Karolina Kowalkiewicz, tak samo generalnie dziewuchy, które z Polski, które gdzieś tam podbijają świat. Aga Niedźwiedź. Zawsze gdzieś tam kibicuję dziewczynom. No, jeśli chodzi o zawodnika, to nie wiem, no różnie, różne czynniki decydują. Lubię Khabiba ze względu na jego genialne zapasy i żelazną kondycję. Lubię trochę Nate'a za to, że jest takim bad boyem. Adrian Bolechowicz, co nie zagrało w walce z Karoliną? Byłaś faworytką zdecydowaną. No, jak widać, gdzieś tam te kursy nie walczą. A co nie zagrało? Czynniki takie pozawalkowe, o których niekoniecznie chcę rozmawiać. Fajna, no fajna, dzięki. Widziałam Cię w Media Roomie na KSW 52. Widać było u Ciebie zdrowe podejście do sportu, bo nie byłaś jakoś szczególnie załamana. Wiesz co, jakby sama przegrana to dla mnie nie jest problem. Potrafię przegrywać, nie jest to dla mnie coś szczególnego. Bardziej było mi przykro z tych powodów, dla których ze względu na które jakby przegrałam. Jak oceniasz rolę marketingu we współczesnym sporcie? Myślisz, że jest równie ważne jak wyniki? Oczywiście. Generalnie chyba widać też po tym, jakie federacje kontraktują osoby gwiazdy. Widać to po tym, że są obecne freakfighty. I na pewno, jeżeli chodzi o jakąś taką przyszłość zawodników, no to bardzo ważne jest to, ile ktoś jest i w stanie sprzedać biletów, pay-per-view i tak dalej. I to stanowi później o jego garze i o tym, czy będzie w stanie się utrzymać w tym sporcie, czy będzie w stanie z tego wyżyć i dzięki temu piąć się w górę. Jaka jest największa rozbieżność wagowa u Twoich partnerów treningowych z maksymalnie jak lekkimi i ciężkimi robisz? No, generalnie przez ten czas, kiedy byłam w WCA, trenowałam głównie z Oliwią Załuską, serdecznie pozdrawiam, która walczy w 6-6, a na co dzień waży 70, więc 15 kilo. A chłopaki, to nie wiem, ile tam ważą. Myślę, że Sylwek Miller z 7 dych tam spokojnie ma na liczniku. A też był jednym z moich najczęstszych sparring partnerów. Ola, jedziesz z nimi. Nie wiem z kim, ale jadę. Co myślisz o trash talku w stylu McGregora? Co kto lubi? O Paulinie Kątnej. Nie słyszałam o takiej zapaśniczce, nie słyszałam o takiej dziewczynie. Rozumiem, że teraz już walka tylko w kategorii słomkowej. Tak, generalnie tak. Teraz mogłabym zrobić nawet atomową 4-8. Także raczej słomkowa. Jarku, nie zdradzę, co powiedziałam.
Nic takiego w zasadzie. Jak odnajdują się w internetowym modelu budowania wizerunku? No ja generalnie teraz nie jestem w okresie takim mocno treningowym, nie mam walki na horyzoncie, więc jakoś nie bardzo tutaj się udzielam na tych Instagramach czy Facebookach. Bo nie jestem osobą, która gdzieś tam wszędzie biega z telefonem i robi sobie zdjęcia, jak mam te zdjęcia, wiadomo, jak jestem w przygotowaniach i mam obowiązek promować galę, no to robię. Natomiast jakoś nie wiem, nie chce mi się cały czas siedzieć na tym Instagramie. Teraz też nie mam na to w ogóle czasu. Ale generalnie nie wiem, no nie sprawia mi to kłopotu. W takim sensie, że nie mam problemu, żeby nie wiem, pokazać kawałek swojego życia, chociaż nie wiem, jakoś i tak nie bardzo chyba gdzieś tam to życie prywatne tutaj pokazuje. Czy chciałabym rewanżu z owczarz? Tak, ale nie w 5-7, nie na ten moment na pewno nie w tej wadze, a w 52 no Karolina nie zajdzie. Zresztą Karolina już nie będzie chciała walczyć. Myślę, że obie pójdziemy swoimi drogami. Na ten moment to jest rozdział zamknięty. Jak typujesz walka Manikowski versus Wrzosek? Ojejku, nie wiem. Ja w ogóle teraz, tak jak mówię, mam bardzo mało czasu na śledzenie tego świata MMA. Słyszałam o tej walce, ale nawet nie byłam w stanie gdzieś tam na chwilę się zatrzymać i przycupnąć nad tą rozpiską KSW. Ale jakbym miała typować, to Mańkowski ze względu na to, że jest ten sam management, więc tak lojalnie. O, cześć Olenka. Geneza wybioru piosenki Don't Stop Me Now na KSW 50. W Londynie, więc taki trochę ukłon w stronę Wielkiej Brytanii, w stronę wysp. Queen pochodzi stamtąd. Lubię rocka, lubię zespół Queen Freddiego. No i taka piosenka, taki utwór wydawał mi się pasował do wyjścia. I lubię tą nutkę. Team Wrzosek czy Team Mańkowski? Mańkowski. Kto twoim zdaniem z KSW jest gotowy na UFC? Saladin. No pewnie Soldicia, wszyscy tam widzą. I nie wiem, chyba tyle. Nie jestem w stanie sobie na ten moment przypomnieć wszystkich zawodników. Co sądzisz o tych wszystkich internetowych adoratorach twojej osoby? Nie wiem, co sądzę. Niech sobie żyją. Wrzosek czy Mańkowski? Mańkowski, już mówiłam. Jakie jest twoje zdanie odnośnie ułożenia kart walk? Freakfighty są często nad walkami o pas, jak w przypadku Pudzianszewika nad Bajorem. Myślę, że takie ułożenie wiele osób, które mają obejrzeć na przykład galę tylko ze względu na walkę Szeliga Pudzian, będą oglądać
będą oglądać galę właśnie do tej walki. I tak często się zdarza w przypadku zawodników i na przykład jak walczą kibice, to jest bardzo często zauważalne, że kibice są na hali do momentu walki swojego tam kolegi i po jego walce opuszczają halę i nie wiem, chyba dzieje się tak ze względu na to, żeby jakby okazać mu takie wsparcie, żeby zaznaczyć, że oni przychodzą dla tego zawodnika i gdzieś tam organizator to widzi i później takiego zawodnika docenia. No i tak samo tutaj w przypadku tych freak fightów. Wydaje mi się, że to jest właśnie zrobione w takim celu, żeby jakby ściągnąć i zatrzymać największą liczbę fanów. Walka w KSW czy poza? No w zasadzie nie wiem, jakby no, dostałam już propozycję od KSW. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie później. Na ten moment nie myślę jeszcze na razie o żadnej walce. Co jako sportowiec polecam na kolację? Ostatnio, nie wiem, jeżeli chodzi o te diety, to jeżeli ktoś obserwuje, to się co chwilę coś zmienia. Pamiętam, jak zaczynałam trenować to jakoś 6 lat temu, to kazano mi pić białko kazeinowe na noc, a kilka lat później, jakieś już tak za dwa lata temu, od 2 lat, już znowu dietetyk kazał mi jeść węglowodany z tłuszczami na kolację. Także to się co chwilę coś zmienia, ale faktycznie zauważyłam, że gdy jem węgle z tłuszczami, to się lepiej wysypiam. I z większą łatwością mi się wstaje rano, a nie jestem ranną osobą. Więc to jest dla mnie dość istotne. Także polecam węgle z tłuszczami. Tam oczywiście odpowiednie proporcje. Ja jem sobie na przykład bataty, frytki na przykład z batatów, pietruszki, buraka z oliwą z oliwek i z różnymi mieszankami ziół. Albo jakiś ryż, przepraszam, z mleczkiem kokosowym, jakieś owocki. A jak zgubić tkankę tłuszczową, naruszyć tyłek przede wszystkim. Najlepiej chyba robić interwały. Trening interwałowy. I trening siłowy oczywiście. Jak współpracuje się z Wojsławem Rysiewskim? Nie ja współpracuję z Wojsławem, w sensie to menadżer ma kontakt z Wojkiem, także ja bezpośrednio z Wojkiem nie rozmawiam. KSW 55 Londyn, rewanż z Cory McCanna, chciałabyś? Wiesz co, no spoko opcja. Ale Cory, z tego co wiem, jest przygotowywana do UFC i ona bardzo ostrożnie dobiera rywalki już teraz, bo gdzieś tam już blisko podobno jest jej ten angaż i ona by nie wzięła walki w KSW ze względu pewnie na zobowiązania kontraktowe. Jak zdobyłaś uprawnienia sędziego i jakiego rzędu są to koszta? Ja robiłam pierwszy kurs zrobiłam na Almie, tam chyba się 100 płaciło, pana Sławka Cypla. No ale to wiadomo, gdzieś tam kurs, który trwał godzinkę przed Almą i no, przesędziowałam sobie później kilka zawodów. Natomiast później, nie pamiętam w którym roku, chyba 2017, był organizowany kurs jeszcze przez pierwszy związek PF, czy chyba drugi związek właściwie amatorskiego MMA, PF MMA, bo najpierw był związek trenera Mirka Otnińskiego, PL MMA, później był PF MMA Konrada Płazy, Pawła Harasima i Piotrka Michalaka. I tutaj chłopaki zorganizowali kurs, głównie Konrad Płaza w Łęcznej z Markiem Godardem. I ja się na ten kurs właśnie udałam, ale nie pamiętam ile za to zapłaciłam. Na pewno coś w granicach około 1000 zł i są to uprawnienia na chyba Europę i generalnie świat.
Grzesiek WWA. No właśnie, ja tak byłam uczona na początku i kazano mi pić białko kazeinowe właśnie z tych samych powodów, o których piszesz. Natomiast od około 2 lat właśnie dietetyk mi cały czas rozpisuje węglowodany. Ze względu na to, że organizm potrzebuje mniej energii na strawienie węglowodanów i tłuszczy niż na strawienie białek, w związku z czym lepiej się wysypiasz. Coś takiego, ale nie wiem, ja tutaj nie jestem żadnym autorytetem, jeżeli chodzi o dietetykę, więc tylko przekazuję gdzieś tam informacje, które zasłyszałam. Co sądzisz o programie Tylko Jeden? Byłaś zaskoczona zwycięzcą? No, to był program jak program, taki bardzo właśnie telewizyjny. W takim sensie, że wszystkie te programy telewizyjne są robione z takim wzniosłym tonem. Jest zawsze jakaś drama, takie granie na emocjach i tam też próbowali nam to zaserwować. Ogólnie na duży plus, bardzo dobrze, że jakby wychodzą panowie z MMA do innych ludzi, nie tylko siedzimy w tym swoim świadku kibicowskim. Czy byłaś zaskoczona zwycięstwem? Nie byłam zaskoczona, bo mój chłopak tam sędziował i wiedziałam na bieżąco, kto tam wygrywa. No i lepszy sędzia według ciebie? Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, powiem, bo gdzieś tam na świecie to aż tak się nie znam. Jeżeli chodzi o Polskę, to Łukasz Bosacki, sędzia ringowy. Czy mam opcję w kontrakcie na walkę poza KSW? Tak. Czy czujesz duży progres od dołączenia do WCA? A teraz to nie czuję żadnego progresu, bo trenuję mocno rekreacyjnie. Ale faktycznie jak trenowałam w WCA, to te treningi robiły robotę. Trener Robert jest na pewno bardzo dobrym trenerem i czułam rzeczywiście. Generalnie przed Gliwicami miałam życiówkę, tak mi się wydaje. Choć w walce tego z pewnych względów nie mogłam pokazać. O, witam trenera Mirka Oknińskiego. Pytanie z kategorii włosy. Jak je wiążesz, aby nie wychodziły podczas treningu? Przecież gdybym umiała, to bym robiła sobie warkoczyki, ale jeszcze nie umiem, nie nauczyłam się do tej pory i no nie pomogę ci z tym, bo sama nie znam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu co chwilę je poprawiam. Kto jest największym śmieszkiem w WCA? Myślę, że cała grupa. Damian Janikowski. Janek. Akop. No tak, Grzesiu, wszystko o czym piszesz, to mogę się z tym zgodzić. Jeżeli chodzi o kobiety, nabiał właśnie nie jest wskazany ze względu na zatrzymywanie wody, a ze względu na
inną gospodarkę hormonalną. Właśnie mamy tendencję do jej zatrzymywania. Jakby posiadamy taki hormon jak wazoprostyna, który jest odpowiedzialny za zatrzymywanie wody w organizmie. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o dziewczyny, to na biało nie polecam. Nie wiem, jakie są mężczyzny. Polecisz jakiś album albo utwór muzyczny, który jest u ciebie aktualnie na topie. Chcę ci powiedzieć. Okej, dzięki również za zaproszenie. Pa, pa wszystkim. O, jeszcze Jarek, jakie plany na wakacje? Jadę ze trzy razy w góry. Tak sobie zaplanowałam. Jasne, dzięki chłopaki jeszcze raz za zaproszenie, dzięki wszystkim obecnym. Trzymajcie się, pa pa.